No bardzo fajnie, gdzieś w końcu poczułem tą pewność siebie taką, na pewno fajne biegi. To co w Gnieźnie się liczy, czyli start, tak naprawdę od samego startu byłem na prowadzeniu, nie musiałem za dużo się męczyć, ten 10. bieg chyba bodajże. Troszkę nieporozumienia, ale z Adrianem, ale sobie wyjaśniliśmy wszystko bardzo fajnie. Ważne, że nie przegraliśmy meczu i dołożyłem parę oczek dla drużyny. Rewanż już jutro. Jak oceniasz siłę bydgoskiej drużyny? No na pewno gdzieś jesteśmy mocni. Tak naprawdę dopiero jutro jest mecz, nie chcę tu nic obiecywać, ale miejmy nadzieję, że wygramy to spotkanie, bo dzisiaj pokazaliśmy, że jesteśmy mocną drużyną. I had small worried about this place. I've not been for, I think, 8 years or whatever, 2013 with Lesno, but it's always a tricky place, this one, I remember, and, you know, we won, so very happy. And what next? How do you feel about tomorrow? It won't be easy either, you know, we have to be ready and focused, and but Bydgos is our home, so we have to win, no questions, but we might have to fight a little bit harder than we did today. You never know, it's a new day. Gnesno will be ready tomorrow, more pumped up probably, but you know, I'm just happy we won this one, and have good rest for tomorrow, and see what happens. Tak jak zawsze mówię, przyjechaliśmy tutaj walczyć o dobry wynik, a szczególnie o wygraną, jak to zawsze na każde zawody wyjazdowe czy u siebie. No zespół pojechał bardzo dobrze, każdego zawodnika punkty były dzisiaj cenne, każdy dorzucił swoje, trzeba pochwalić cały zespół, chociaż tutaj też nie było łatwo, tak, ale jakoś pierwszy bieg poszedł, drugi też, już widzieliśmy jakie ustawienia, jak tutaj się dopasować do tego toru i zrobiliśmy sobie przewagę już od początku sezonu, od początku meczu. I ta przewaga była utrzymywana praktycznie do ostatniego wyścigu. Też nie uszczegliśmy się błędów, gdzie przegrywaliśmy wyścigi 1-5 czy 2-4, ale ogół później, czy końcówka spotkania i wyszło tak, że dużą różnicą punktów myśmy wygrali ten mecz dzisiaj w Gnieźnie. Także muszę pochwalić wszystkich zawodników. Nie rozluźniamy się, przed nami jutrzejsze zawody w Bydgoszczy. Też uważam, że nie wolno tutaj nikogo lekceważyć i musimy być skoncentrowani i dobrze przygotowani na jutrzejsze zawody.